Cześć, witam was serdecznie na kolejnej monecie z mojej kolekcji, którą jakiś czas temu widzieliście na filmie z paczkami. Jest to Dienga, czy po angielsku Denga, Anny, i której używa Anna, Iwan VI oraz cesarzowa Elżbieta. Jest to cesarstwo rosyjskie. Moneta jest, no, troszkę powycierana, że tak powiem, troszkę. Mamy tutaj dwugłowy orzeł cesarski na równinie. Dosyć ładnie jeszcze to widać. Moim zdaniem tak dodaje to wszystko tego uroku. Aczkolwiek, no, fajnie by było mieć tą monetę w idealnym stanie, ale tak też jest bardzo ładnie. Widać jeszcze tutaj wszystkie elementy, jakie posiada orzeł. Wiadomo, tu są jakieś na koronach krzyże, tu korona z góry. Także wszystko tu można jeszcze dostrzec na tej monecie. Krawędź. Kurczę, nie wiem co mi tak... O, przepraszam za bujanko. Nie wiem co mi tak tutaj dzisiaj kolorystyka w aparacie siada. Aczkolwiek jest to siatka. Na tej monecie jest mniej widoczna jak na poprzedniej rosyjskiej, która była naprawdę duża. Ta 50-gramowa, także jakby ktoś był ciekawy, to może sobie wrócić do filmiku wcześniej. Dalej mamy napis oraz rok, czyli Denga. Jedna druga kopiejki lub jedna dwusetna rubla. Waga 8,19 grama. Średnica 25,5 mm. Grubość 2,05 mm. Jest to kompozycja miedź. Jak mówiłem, waluta rubel. Moneta z 1748 roku, jak widzicie, ponad 79 milionów wybitych. Także dużo tego nabili w tej miedzi. I to chyba byłoby na tyle. Jeszcze widać tutaj takie trochę krzywe wybicie, ale zauważyłem, że większość ich ma takie. No co, jest złapnę ładniejszy fokus taki. Nie wiem, coś mi z kolorystyką dzisiaj nie bardzo. Także przepraszam, ale mam nadzieję, że da się to oglądać. Także moneta tak się prezentuje. Mam nadzieję, że wam się podoba. I zapraszam na poprzednie moje filmy, jeżeli nie widzieliście. I jeżeli się podoba, to może zostawić łapeczkę i napisać komentarz. Także ja będę kończył o tym miedziaku ładnym i do następnej monetki. Cześć!